I oto jest kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaszczorku. Idziemy sobie do niego. Kościół, jak widzicie, w jednej części jest ceglany, a tutaj jest wieża. Wieża jest drewniana, w konstrukcji chyba drewnianej. A wypełnienie jest też chyba z cegieł. Wieża została zbudowana już później, bo chyba w XVI wieku. Na początku była sama ta część kościoła, która widzicie, jest z cegły. O, tutaj w miejscu mamy taką tutaj przygotowaną tablicę informacyjną. No może pozwolę sobie tutaj przeczytać, co oni przygotowali, bo może no nie wszystko pamiętam. Będą takie ciekawsze informacje. Początki parafii sięgają połowy XIII wieku. Biskup włocławski Wisław sprowadził na tę ziemię wspólnotę religijną Begardów. Tak dodam od siebie, ci Begardowie to była taka wspólnota religijna świecka. Taki w zasadzie, no nie wiem, zakon czy nie zakon. Tutaj oni w ogóle, ten kościół, który jest w Kaszczorku, to właśnie zbudowali ci Begardowie. Oni byli pod pieczą chyba toruńskich dominikanów. I w ogóle ten kościół, który tutaj widzicie, to był jedyny kościół tego zgromadzenia w całej Polsce. W ogóle to zgromadzenie było chyba najbardziej znane z tego, co tam kojarzę, w Belgii chyba i w Holandii. Były takie dość z nimi ciekawe kontrowersje, bo byli wielokrotnie posądzani o heretyzm. Tam inkwizycja się nimi zajmowała. No i mogę jeszcze powiedzieć, że chyba w 2012 roku zmarła ostatnia, tak powiem, przedstawicielka może, czy osoba, która była w tym zakonie Begardów, w takiej części żeńskiej, czyli to chyba były Begardianki, dokładnie mówiąc, się nazywały. No i wraz z nią w zasadzie wymarła kilkusetletnia tradycja tych Begardów. No dobra, wróćmy dalej. Tutaj wspólnotę religijno-Begardów, którzy wybudowali tutaj kościół oraz klasztor. Od wybudowanego tutaj klasztoru została zaczerpnięta nazwa chemickiej części Złotorii Kaszczorek. Bo tutaj jeszcze dodam w ogóle od siebie też tak, że teraz Kaszczorek jest częścią administracyjną, jakby dzielnicą Torunia jest. A po drugiej stronie Drwęcy jest wieś Złotoria. Dawniej, dawniej temu, zanim tu jeszcze powstał Kaszczorek, to właśnie Złotoria leżała i po jednej stronie Drwęcy i po drugiej stronie Drwęcy. Dobra, dalej. Z dziejami tej parafii związani byli też toruńscy dominikanie, aha, no to tak jak mówiłem, którzy objęli Kaszczorek po usunięciu zeń Begardów w 1321 roku. A tutaj też tak dodam, że z tego, co tam kojarzę, to chyba był jakiś wobec tych Begardów prowadzony proces sądowy. Ten proces sądowy oni przegrali, potem papież go zatwierdził, no i z tego zenu musieli się przenieść. A, i dodam, że przenieśli się, no też tutaj niedaleko, niedaleko bardziej, ojejku, w kierunku tak jakby stąd, można powiedzieć, Zbójna, mało kto będzie kojarzył, ale do takiej wsi Dobrzejewice. Dobra, dominikanie byli w Kaszczorku, to jest? Aha, dominikanie byli w Kaszczorku od 1829 roku, kiedy to na mocy dekretu rządu pruskiego musieli go opuścić. Na mocy dekretu okres zaborów Kaszczorek znalazł się na terenie diecezji chełmińskiej. Aha, tak, tutaj też taką dodam informację, że właśnie w okresie zaborów, co ciekawe, granica zaborów była przebiegała przez rzekę Drwęce. Natomiast tutaj na wyniku ustaleń było tak, że sam Kaszczorek nie należał tutaj na tą część zaborców, bo po prostu należał do biskupów włocławskich. Pierwszym powojennym proboszczem w Kaszczorku był ksiądz Stanisław Paluszyński. Tutaj mamy nawet taki kamień, zaraz zobaczycie, przygotowany o nim. Był Stanisław Paluszyński od 1945 roku do 1966. Po nim funkcję tą przejął ksiądz Andrzej Klemp od 1966 do 1982 i następnie był proboszczem ksiądz Roman Buliński 82-89. No i dalej tam. Aha, tutaj jeszcze jest taka informacja, o właśnie. 17 listopada 1966 roku świątynia całkowicie spłonęła. Wysiłkiem kapłanów, aha, w ogóle dam, że była odbudowana chyba tam 10 lat później, jakoś 70, no niecałe 10 lat później, bo chyba 72 z tego co pamiętam. Wysiłkiem kapłanów i ludzi tu mieszkających została odbudowana, a i dodam jeszcze, że spłonęła oczywiście z całym swoim 18-wiecznym barokowym wyposażeniem.
Tutaj zachowała się jedynie taka XIV-wieczna figura świętego Wojciecha. I co wtedy dalej? Wysiłkiem kapłanów i ludzi tu mieszkańców została odbudowana dzisiaj z tym urokliwym położeniem, przyciąga mieszkańców Torunia, tak, którzy w jej ciszy pragną dotknąć obecności wszechmocnego Boga. Bogu na chwałę, a ludziom ku pokrzepieniu serc. Niech służy po najdłuższe lata. No to chyba na tyle.